Hubert Biskupski, witam Państwa serdecznie. Pieniądze to nie wszystko. Moim i Państwa gościem jest Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czym pan ogrzewa dom? Ja odgrzewam gazem. A wie pan, ile pan prądu zużywa? No, teraz mam fotowoltaikę założoną trochę. Zdążył pan. Ten obraz jest trochę inny niż wcześniej, ale gdzieś wcześniej, jak sobie tam prowadziłem jakieś coroczne analizy, to około 3000 kW spalam. Czyli nie zmieściłby się pan w tym limicie, który żeście państwo wyznaczyli? W tym limicie bym się nie zmieścił. Także tutaj no, trochę jest tak, że no, mamy jeden licznik, ale no, mieszkamy wspólnie z synem, także to trochę też inaczej by się rozkładało, jakbyśmy mieli na przykład osobne liczniki elektryczne założone. Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, czyli krótko mówiąc tak zwaną ustawę zamrażającą ceny prądu. Dlaczego przyjęliście takie, a nie inne limity, te 2000 i 2600 kWh? No to było kilka rozwiązań. Oczywiście ten limit, ten podstawowy dla większości naszych rodaków jest na poziomie 2000 kWh. On się wziął też z badań, które były przeprowadzane, czyli z analiz, że to jest taka średnia zużycie w domu jednorodzinnym. No oczywiście tutaj zrobiliśmy kilka wyjątków w przypadku rodzin z kartą dużej rodziny, jest to na poziomie 3000 i w przypadku też rodzin rolniczych, czyli też 3000 i 2600 w przypadku, gdy też mieszka osoba niepełnosprawna, czyli to są te wyjątki. No oprócz tego oczywiście cały system dodatków, jeżeli ktoś ogrzewa tylko elektrycznie, to są też te kwestie. Dodatki są w wysokości 1000 zł i jednorazowy dodatek. Dodatek ewentualnie też przy osobach wielodzietnych, rodzinach 1600 zł, czyli jest tu ten wyższy dodatek. Łączę rodzina to wielodzietna, czyli to jest rodzina 3+. 3+. Jeżeli tutaj no, mówimy o kosztach, to w tej chwili to jest na poziomie 23 miliardów. To wsparcie, o którym mówimy, będzie... Wszystkie, to jest roczny koszt... To jest tej ustawy dotyczącej wsparcia tylko energii. To jest to, co uchwalamy w tej chwili w Sejmie, bo no, akurat w tym czasie trwa procedura legislacyjna nad ustawą. No, w tym tygodniu, czyli jutro przyjmiemy to rozwiązanie na Senat i mamy nadzieję, że szybko to będzie wdrożone w życie. Państwo podajecie, 17 milionów gospodarstw domowych ma skorzystać z tych bonifikat. Jeżeli tak to można określić, to ma być około 70% tak, całości użytkowników prądu. Mówimy o tych indywidualnych odbiorcach, ale jak to zwykle bywa, rodzą się pytania. Pytania na przykład takie, czy to sprawiedliwe, że 30-letni singiel będzie miał taki sam limit jak na przykład samotna matka z dwójką małych dzieci, która, co jest oczywiste, zużyje więcej prądu. Znaczy, no, przyjęliśmy takie rozwiązania, które no, nie byliśmy chyba w tej chwili w stanie zrobić jakiegoś takiego szczegółowego podziału, no bo musi być też w miarę szybka decyzja, szybka wypłata, żebyśmy z jednej strony utrzymali na poziomie tego limitu, bo przecież wiemy, że powyżej tego limitu już będą normalne stawki. No również jest kwestia też przecież całego systemu grzania w Polsce, czyli zarówno ogrzewanie gazem, ale też ciepłownie, kwestia węgla i tego wszystkiego. To są wszystkie naczynia połączone, czyli no, reagujemy, żebyśmy w jak naj, powiedziałbym, bezpieczniejszy sposób przeszli przez okres jesienno-zimowy. Wszystkie te działania są temu, że tak powiem, nakierowane, czyli poszczególne etapy. Teraz mówimy o energii, wcześniej są dopłaty do ogrzewania węglem, peletem czy innymi nośnikami. No i też również dla tych, którzy ogrzewają prądem elektrycznym, też są jeszcze dodatkowe wsparcie. Dobrze, panie ministrze, projekt trafił do Sejmu, jest w tej chwili procedowany. Czy istnieją możliwości wprowadzenia zmian w tym projekcie? Bo uwzględniliście kwestię osób z niepełnosprawnościami, ale zgłaszają się na przykład do nas, zresztą nie tylko do nas, na forach można poczytać wypowiedzi, opinie osób, które nie mają orzeczonej niepełnosprawności, ale muszą skorzystać z sprzętu medycznego, na przykład mają niewydolność płuc i muszą korzystać z sprzętu, który zużywa bardzo dużo ilość energii elektrycznej i one się boją, że przekroczą ten limit. One wiedzą, że przekroczą ten limit, boją się tego, że będą płacić gigantyczne rachunki.
No tu oczywiście też działa ten system dopłat, też do, jeśli chodzi o, kwestie dochodów, bo to też jeszcze są tak zwane dodatki solidarnościowe jeszcze z wcześniejszych rozwiązań. Tu oczywiście nie odpowiem precyzyjnie w tej chwili, bo jak rozmawiamy, to trwa proces legislacyjny. Wiem, że są zgłaszane poprawki. Ostateczna decyzja będzie jutro w czasie głosowania. I także tutaj precyzyjnie nie odpowiem, czy jakaś poprawka ma szansę. Nie zajmuje się bezpośrednio tą ustawą, bo to prowadzi Ministerstwo Klimatu. Myśmy z naszej strony, z naszego ministerstwa, były osoby niepełnosprawne i rodziny wielodzietne, stąd przyjęliśmy to rozwiązanie dotyczące karty dużej rodziny. Czyli tak by w tym zakresie był udział naszego ministerstwa w tej ustawie. Czy wiadomo już, ile będzie kosztowała ta nadwyżka? Ponad 2000, 2600 czy 3000 kWh? No takich ja danych nie posiadam. Łączne koszty tego rozwiązania, które wprowadzamy, to już wcześniej wspomniałem, to jest około 23 miliardów złotych. Panie ministrze, w weekend premier powiedział, że będzie 14. emerytura w przyszłym roku. Zaskoczył państwa tym, czy wiedzieliście, że tak będzie? Nie zaskoczył, bo te głosy już wcześniej się pojawiały. No oczywiście myśmy też dosyć ostrożnie mówili o 14. emeryturze, no bo ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów, ale teraz już ten głos pana premiera, myślę, przeważy. My jesteśmy przygotowani, żeby 14. emeryturę... Czyli pieniądze na tą 14. są. ...prowadzić, bo mamy zapisaną na stałe ustawę o 13. emeryturze. O 14. emerytura z jednorazowym wsparciem i tutaj w tym zakresie, jeżeli będzie taka decyzja Rady Ministrów, to my jesteśmy przygotowani z projektem, żeby taki projekt wdrożyć w życie. Też braliśmy pod uwagę to, jaka będzie też sytuacja. No dzisiaj widzimy, że inflacja nie odpuszcza, że jest wysoka. W przyszłym roku może będzie ciut niższa. Stąd też myślę, decyzja będzie na tak, żeby poprawić sytuację materialną emerytów, rencistów, bo to jest ta grupa, no, która jest najbardziej narażona na wysoką inflację. Panie ministrze, 14 będzie takiej samej wysokości jak 13? No oczywiście tutaj, jeżeli będziemy ją wprowadzać w życie, to też było założenie, że na tych samych zasadach jak w tegoroczna, czyli będzie też ten limit, tak w tym roku był 2900 zł był limit. Tak, był później limit. Złotówka za złotówkę. W tym roku skorzystało z tego łącznego, czyli bez ograniczeń na poziomie 9 milionów świadczeniobiorców. Około 600 tysięcy nie skorzystało, przekraczając tę kwotę 4184 złote w tym roku, to był ten limit, który jeżeli po przekroczeniu tego nie skorzystały te osoby z 14 emerytury. Ale rozumiem, że 14 przyszłoroczna będzie wyższa od tegorocznej 14, bo będzie na poziomie przyszłorocznej z minimalnej emerytury już nie... Już po waloryzacji. No ona już będzie na poziomie powyżej 1500 zł, no bo jeżeli zakładamy waloryzację na poziomie 13,8%, bo takie w tej chwili przyjmuje wskaźnik, jeśli chodzi o waloryzację, no to oczywiście to będzie też zdecydowanie wyższa najniższa emerytura, która będzie obowiązywała od 1 marca, no bo waloryzacja będzie od 1 marca. Dobrze, to jeszcze zapytam o termin wypłaty 14 emerytury, tak zgaduję, że pewnie przed wyborami. W tym roku było w sierpniu, pierwsza transza była wypłacana 25 sierpnia. Myślę, że to podtrzymiemy pierwszy, tak samo jak w tym roku, czyli sierpień, wrzesień. Jeszcze ciut tam zostało na październik emerytur okresowych rolniczych, ale to już jest końcówka. Wspomniał pan o przyszłorocznej waloryzacji. W piątek poznamy wstępne szacunkowe dane dotyczące inflacji wrześniowej. Zdaniem pana ministra ona będzie wyższa niż ta sierpniowa, 16,1? Myślę, że to będzie na podobnym poziomie. No, cieszylibyśmy się, jakby jednak było ciut niżej, że jakby ta sytuacja, żeby się ustabilizowała. Ale tak mówię, założyliśmy przyszłorocznym przy waloryzacji emerytur na poziomie 13,8. Na następnym posiedzeniu Sejmu będzie czytana ustawa budżetowa na przyszły rok. No, tamte parametry też będą pokazywały, no, jaki jest prognoza na przyszły rok, bo przecież inflację tak naprawdę dotyczącą waloryzacji poznamy na koniec stycznia przyszłego roku. Wtedy Główny Urząd Statystyczny jak ogłosi, no to wtedy od tego poziomu będzie ogłoszony wskaźnik waloryzacji. To prawda, rząd przyjął projekt budżetu i w tym projekcie budżetu są takie makroekonomiczne zapisy. Między innymi ten dotyczący inflacji, która wedle prognoz ma wynieść 9,8%
procent i pytanie, na ile to jest wishful thinking, a na ile to jest realna prognoza. No tutaj wtedy przy kształtowaniu średniorocznej inflacji budżet był przygotowany na poziomie już miesiąca maja, czerwca, bo wtedy założenia do budżetu inflacja wtedy była o kilka punktów niższa. Była niższa. Tutaj no, to już decyzja będzie Ministerstwa Finansów, czy będzie teraz korekta jeszcze przy budżecie, czy nie będzie. No z tego, z punktu naszego ministerstwa dotyczącego waloryzacji, no my tak ostateczną decyzję podejmujemy, w sensie już ogłoszenia wskaźnika waloryzacji na początku lutego, gdy znamy już no, prawidłowy wskaźnik, który Główny Urząd Statystyczny głosi jako średnioroczną inflację. Czyli to 13,8, doprecyzujmy, jest oparte o to założenie już inflacyjne 9,8. Już ono już jest też brane pod uwagę jakby do końca roku ten wskaźnik inflacji, bo wtedy już była inflacja na poziomie, jeżeli dobrze pamiętam, 14%, mhm. Czyli to już jakby prognozujemy no, wyższą inflację. Dobrze. Panie ministrze, czy będą zmiany w rządzie? To nie decyzja zależy od mojej osoby. Oczywiście, jeżeli... Ale rozmawiacie w klubie, z posłami, z posłankami. Dzisiaj było posiedzenie klubu, akurat no, był temat właśnie związany z pierwszym pytaniem dotyczącym kwestii energii. To jest zawsze decyzja kierownictwa partii, pana premiera, bo jeśli chodzi o kształtowanie rządu, to decydujący głos należy do premiera, ale musi też to być akceptowane przez kierownictwo partii. Na razie takich decyzji nie ma. Ale jest ferment w partii? Nie, myślę, nie? Że jest... No, że sytuacja jest trudna i staramy się no, reagować na bieżąco na sytuację w kraju, bo wiadomo i wojna, i inflacja, i wcześniej walka z COVID-em, no, nie jest łatwo, ale myślę, że przez te wszystkie programy, które wdrażamy w życie, czy to tarcze osłonowe, czy w tej chwili dodatki, czy walka z tym, aby uporządkować system dostaw węgla, no to wszystko no, są trudne zadania, trudne wyzwania, no i staramy się na bieżąco na to reagować i tym się zajmować. No, także tutaj no nie ma w tej chwili tematu, który byłby u nas wiodący, że czekamy na jakieś zmiany w rządzie, bo to było absolutnie niedopuszczalne, żebyśmy w ogóle w takie myśli dopuszczali, tylko kwestia no, pracy tej chwili nad tymi rozwiązaniami. Czyli zmiany w rządzie nie wchodzą w rachubę? Zawsze mogą wchodzić w rachubę, bo tak mówię, to jest decyzja w przypadku kształtowania rządu premiera i kierownictwa partii. Także tutaj... Zdaniem pana ministra takie zmiany byłyby potrzebne w tym momencie? Nie, uważam, że jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, której no, potrzeba wszystkie, że tak powiem, ręce na pokład i rozwiązywać no, trudne problemy, które nas dotykają, a mamy niełatwo, bo zarówno to wewnętrzna opozycja nie ma tutaj żadnej współpracy, jak również no, wsparcia ze strony powiedziałbym zewnętrznych czynników, jak Komisji Europejskiej też nie mamy, bo widzimy, że nawet przy bardzo dużej wsparciu dla uchodźców z Ukrainy, wsparcia ze środków unijnych też nie dostajemy. Wszystko to idzie na razie ze środków naszych krajowych. Panie ministrze, w czwartek macie wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego. Co będzie tematem? No myślę, że bieżąca sytuacja. No na pewno będą też posłowie przekazywać głosy z terenu, bo przecież też pracujemy w biurach poselskich i wiemy, że ludzie przychodzą właśnie, no, mówią o problemach z węglem, o problemach dotyczących kosztów. Na pewno ten temat będzie wiodący na posiedzeniu klubu i myślę, że tutaj głównie też będzie to informacja przekazywana do pana prezesa z poszczególnych regionów, z poszczególnych posłów, bo przecież no, patrzymy na całość, ale wiemy, że czasami w danym miejscowości, w danym regionie sytuacja może być trochę inaczej. I stąd myślę, że tutaj taki głos będzie przeważał na klubie. Nie spodziewam się jakichś fajerwerków dotyczących, to o czym pan redaktor zapytał, no bo, dotyczących zmiany rządów. No ja trochę lat już jestem w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość i na pewno na takim poziomie się to nie rozstrzyga. Bo rodzą się spekulacje, że skoro wyjeżdżacie, zamykacie się w jachrance, to chcecie tam, mówiąc kolokwialnie... No dobrze, pan redaktor powiedział, gdzie mam jechać, bo trochę, nie wiedzieliśmy jeszcze. Trochę brudów poprać. Kluby zawsze są spokojne i ja nie pamiętam w ostatnich latach, żeby był jakiś taki klub, który by wywoływał jakieś emocje. Bardziej powiedziałbym, że tutaj media żyją klubem, no, to jest normalne.
Trzeba się z tym liczyć. Panie ministrze, pan jest również posłem i rozmawia pan z ludźmi w terenie. Jak pan z nimi rozmawia, to co pan słyszy, że fajnie, dziękuję wam ludzie, że tak dzielnie walczycie z drożyzną, czy wręcz przeciwnie, są wściekli, bo jak spojrzymy na badania sondażowe, w których pytamy o to, kto jest odpowiedzialny za drożyznę, to chcąc nie chcąc większość wskazuje na rząd. No ale to jest dosyć naturalne, że jeżeli ktoś przychodzi z problemem, czy to właśnie drożyzny, czy wysokich kosztów, to, no, to tym pierwszym, który jest, jest takim, do którego się jest ta pretensja, to jest zawsze rząd. Ale ja mam co tydzień dyżury poselskie w swoim biurze. Poniedziałki staram się, mimo że pełnię funkcję ministra, być w biurze. I no, to jest kwestia też wyjaśnienia, tłumaczenia, bo to też na tym polega. No, bardzo wiele rzeczy się dało zrobić, choćby w sferze senioralnej, bo przecież jeżeli porównamy nakłady na nas, politykę senioralną, to ona jest ponad 10-krotnie wyższa niż były za poprzedników. Jeżeli się to spokojnie tłumaczy i też mówi się o zagrożeniach, jakie są, jaki jest powód na przykład inflacji spowodowany wojną, sytuacją geopolityczną, to też jest inna rozmowa i myślę, że tutaj kwestia też przekazu i dotarcia i myślę, że tutaj też naszym zadaniem posłów wszystkich do klubu parlamentarnego jest docieranie właśnie do wyborców, tłumaczenie, dlaczego tak, dlaczego jest, jaka jest taka sytuacja, no jakim ogromnym wysiłkiem ratujemy tę sytuację, bo przecież to nie są środki tylko jakby rządowe, bo to są środki nas wszystkich, które musimy pozyskać, które musimy znaleźć, żebyśmy mogli te programy realizować. I myślę, że przynajmniej no, jest zrozumienie do tej sytuacji, jaka się dzieje wokół nas. Będzie węgiel na zimę, czy nie będzie? Będzie węgiel na zimę, on jest. Oczywiście musimy też cały proces... Nie ma, panie ministrze, nie ma, bo ale mówię, w sensie ludzie stoją w kolejkach. Stoją w kolejkach, ale myślę, że też no, byliśmy zawsze przyzwyczajeni, że w miesiącu maju, czerwcu było pod dostatkiem węgla. Dzisiaj takiej sytuacji nie ma. Sprowadzamy z wielu krajów z zagranicy węgiel. On dociera, on musi być przeładowany w portach, on musi być przesiewany, bo nie każdy węgiel się nadaje do indywidualnego odbiorcy. To się dzieje, ale to wymaga, tak jak powiedziałem, no, takiej dużej logistyki. Myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Oczywiście teraz się zdarzają. Też wiemy, że tutaj niektórzy bardzo mocno ten temat podkręcają. No i stąd też winduje się cenę, bo jeżeli węgiel na kopalni jest na poziomie 1000 czy 1200 zł, a w skupie za poziomie 3600 zł, no to ktoś chce na tym dość dużo zarobić. I myślę, że to jest jakby główny też powód. Staramy się nad tym zapanować i mam nadzieję, że nam się to uda. Dziękuję bardzo. Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, był moim państwa gościem. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję serdecznie.